Partnerem programu Small Talking jest Pałac Lasotów. Wyjątkowe miejsce na organizację każdego ważnego dla Was wydarzenia. No i wracamy, moi drodzy Państwo, z kolejnymi ciekawymi odcinkami do programu Small Talking. A mianowicie możemy powiedzieć śmiało, że dzisiaj szykujemy dla Was Small Talking Business. A dlaczego użyłem tego słowa? Ponieważ, moi drodzy Państwo, mamy top topów i parę kobiet, które na co dzień zajmują się biznesem rozpowszechnionym na całą Polskę. A mianowicie, moi drodzy Państwo, poznajcie tak naprawdę ciekawy duet kobiet. Ewa Jędrzejewska oraz Marzena Pocica, właścicielka salonu Veni Vidi oraz stylistka opraw okularowych. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry. Marzeno, prowadzisz ciekawą funkcję. Funkcję chyba styczność masz z klientami, ale twój fach się nazywa, jeśli tak mogę powiedzieć, stylistka opraw okularowych. Dokładnie. Pierwsza słyszę, co to dokładnie jest. Stylista opraw okularowych jest to niesamowity zawód. Dlaczego? Bo tak naprawdę w momencie, kiedy wchodzi pacjent, klient do salonu optycznego, nie wie, w czym czuje się dobrze, co mogłoby do niego pasować. I tutaj się zaczyna moja rola. Stylisty opraw okularowych. Dobiorę okulary pod nasz styl, pod kolor tęczówki, pod kolor skóry. Sprawię, że będziemy się czuć cudownie, perfekcyjnie i komfortowo. I to jest ten zawód. Już mamy, moi drodzy Państwo, wyjaśnione, na czym tak naprawdę polega funkcja Marzeny Pocicy. A jeszcze w gwoli ścisłości musimy wyjaśnić jedno pojęcie, Ewo. Kim jest tak naprawdę optometrysta, w Twoim przypadku optometrystka? Optometrysta jest to zawód medyczny. Badamy wzrok, jesteśmy osobami, które kończą studia. I tak naprawdę współpracujemy z lekarzami okulistami, tak. A jaka jest różnica właśnie między okulistą a optometrystą? Okulista jest specjalistą chorób oczu, natomiast optometrysta bada wzrok pod korekcję okularową, soczewki kontaktowe, jak również dobiera pomocę dla osób słabowidzących. Co tak naprawdę wyróżnia Was, Ewo, na tle pozostałych salonów? W czym przodujecie? Przede wszystkim w specjalistycznej konstrukcji szkieł okularowych oraz w tym, że mamy oprawki od producentów okularowych. Nie są to marki żadne modowe, czyli tak naprawdę wysoki poziom usług. I zarówno stylistka jest, która dobiera okulary i nie dobierzemy okularów jakby na własną rękę, tylko wszystko musi przejść pewien proces. Słuchajcie, moi drogie panie, do kogo są skierowane salony optyczne? Jaki, Ewo, jest target salonu Veni Vidi? Tak naprawdę dla osób, które chcą dobrze widzieć. My, no, można powiedzieć, że nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze oczy pracują. Od otwarcia naszych oczu do zamknięcia, do wieczora, one pracują cały czas, więc mamy coraz większą klientelę, która jest świadoma tego, że o wzrok trzeba dbać na pierwszym miejscu. I to są osoby, które właśnie są doedukowane i chcą się edukować. Czy klienci posiadający wadę wzroku, czyli jak ja, jak wy, moje drogie panie, są traktowani w naszym środowisku jako ci z małą skazą, czy jednak spotykasz się z odmiennymi wnioskami, Marzeno? Absolutnie nie. Ja przede wszystkim traktuję wszystkich pacjentów tak samo. Dla mnie bardzo dużą i fascynującą rzeczą, jeżeli mogę tak to nazwać, jest to, że mogę sprawić, że ktoś będzie zupełnie inaczej wyglądał w wartościach minus 5. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przychodzi do nas z okularami wcześniej i ma taką konstrukcję soczewki, która sprawia, że z minus 5 wyglądamy na minus 8, to tu wkraczam ja i sprawiam, że przede wszystkim dobieramy inną oprawę. Proponuję badanie u Ewy. Wychodząc od Ewy, wraca znowu pacjent do mnie i wtedy proponuję mu inne rozwiązania. Gdybyś ty przyszedł do nas, na pewno zaproponowałabym ci coś innego. I mam nadzieję, że byłbyś z tego zadowolony. Powiem ci, internet i świat codzienny się o to zabija, aby uzyskać odpowiedź szkła czy plastiki? Ha, to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj wszystko zależy od preferencji naszych pacjentów. Są zwolennicy soczewek szklanych i są zwolennicy soczewek organicznych.
tutaj kwestia porównań i rozmowy z pacjentem sprawi, że wybierzemy dla niego najlepszą opcję. Jedna i druga jest dobra. Wszystko zależy, co będzie chciał nasz pacjent. Słuchajcie, którzy klienci są bardziej wymagający? Ci, którzy u Was kupują sobie i zamawiają okulary przeciwsłoneczne, czy właśnie takie korekcyjne? Ewo. Myślę, że korekcyjne, szczególnie dzieci będą najbardziej wymagającą grupą, ponieważ dzieci mają jeszcze nie do końca wykształtowany nosek. Nie do końca ta oprawka leży tak jak u osoby dorosłej, więc tutaj tak naprawdę jest oto grupa taka docelowa, która jest najbardziej dla nas ważna. Ważna i też musimy dużo więcej czasu poświęcić takiemu dzieciaczkowi, bo wiadomo, wzrok się kształtuje, gałka oczna się kształtuje, on musi mieć dobre widzenie, więc tutaj musimy stanąć na najwyższym szczeblu, żeby to dziecko później miało jak najlepsze odczucia też z tymi oprawkami, żeby się nie zraziło do tych opraw, nie? No i też podejście do dzieci. Do dzieci jest zupełnie inne podejście. Dzieci są mniejsze, wtedy musimy też zejść do ich poziomu, czyli tak jak patrzymy sobie face to face, prawda? I wtedy też dzieci mają coś takiego w sobie, że one kochają kolory, wbrew pozorom. I tutaj musimy bardzo uważnie skupić się na tym, co mówią dzieci, bo dzieci lubią chodzić w okularach, w kolorach. I to jest właśnie taki mały, taka wisienka na torcie. Słuchajcie, Marzeno, skąd stylistka opraw okularowych czerpie wiedzę o obecnym stanie, o tym, co jest popularne, o modzie? Jestem cały czas na bieżąco. Moja praca to nie jest praca tylko w godzinach otwarcia salonu. Wracam do domu, wertuję internet, bardzo dużo czytam, śledzę wszystkie trendy modowe na bieżąco, bo tak samo jeżeli chodzi o ubraniach, trendy opraw okularowych, jeżeli chodzi o oprawy, wszystko jest takie spójne, tak jak ty dzisiaj. Masz mocną czarną oprawę, masz kamizelkę w kolorze podbijającą twoją koszulę i to sprawia, że to wszystko wygląda dobrze. No właśnie, Ewo, kolejne ciężkie pytanie. Ja to wiem, bo na co dzień interesuję się modą, ale czy takie samo zdanie może zadeklarować w swojej branży optycznej? Nie wszystkie okulary pasują dla wszystkich. Oczywiście, że tak. Ja zawsze mówię, że w naszym salonie każda oprawa jest dla kogoś. Ona sobie tam czeka. Przychodzi odpowiednia osoba, która wejdzie. W piątek miałyśmy taki przypadek. Przyszła pani, słuchajcie, przepiękne miodowe oczy. Wybrałyśmy na początku delikatną oprawę z tego względu, że pani miała okulary do czytania już i tu potrzebowałyśmy okulary do Dali. Popatrzyłam na tą panią, zobaczyłam przede wszystkim, przeprowadziłam z nią też wywiad, zobaczyłam przepiękne paznokcie. Ja mam coś takiego, że nie wiem jak to nazwać, te oprawy do mnie mówią. Otworzyłam szufladę, wyciągnęłam tą oprawę, założyłam. Pani popatrzyła w lusterko, popatrzyła na męża Grzegorza. Od razu się uśmiechnęła. Uśmiechnęła się od razu, a pan mąż powiedział, pan Grzegorz. I tyle mi wystarczyło. Później też w procesie takim końcowym dbamy o pacjentów też w ten sposób, że proszę Ewę o wsparcie. Ze względu dlatego, że optometrysta ma też takie spojrzenie zupełnie inne troszeczkę niż ja. I technicznie zawsze mam takie zielone światło, że to dobrze wszystko wygląda i to jest właśnie to. I Ewa też zobaczyła i powiedziała, to jest to. No przepiękne tęczówki, no słuchajcie, no z tęczówkami to są, no nie wiem jak to powiedzieć. To jest to, że każda osoba wychodząca z naszego salonu jest naszą wizytówką i my po prostu płyniemy razem z nią, jak ona po prostu to czuje. Ja totalnie odpływam, jak widzę przepiękną tęczówkę, zupełnie taką inną, no bo każdy wiemy, że mamy oczy niebieskie, szare, brązowe, granatowe, ale w momencie, słuchajcie, jak zobaczymy przepiękną tęczówkę brązową z nutą słońca, no to stajesz i sobie myślisz, no co to zrobić? I wiesz, i tam jest taka oprawa, która mówi, jestem tu, wyciągam, zakładamy
i odpływamy. Zaangażowanie, pasja i przede wszystkim znajomość w tych tematach, moi drodzy Państwo, to oferuje wam salony, oferują wam salony w Venividi. Ale słuchajcie, żeby podnieść kompetencje też waszego zespołu, jak szkolić go? Jak, Ewo, szkolisz swój zespół? Czy zdobywacie skądś wiedzę? Jak ten właśnie proces wygląda, aby przyswajać nowe tajniki i rozwijać swoje umysły, aby później gładko, szybciutko i przede wszystkim bezbłędnie oddawać klientów? Każda osoba, która zaczyna przygodę w naszym salonie, jest szkolona przez 3 miesiące, codziennie z czegoś innego. Więc ma osobny dzień na przykład na soczewkę kontaktową, na laboratorium, bo oczywiście my te okulary składamy. Z Marzeną ma szkolenie, Marzena miała u innych stylistów szkolenia. Także całe 3 miesiące to jest proces szkolenia danej osoby. Później po tych 3 miesiącach my mamy cały czas na bieżąco różnego rodzaju szkolenia, także stawiamy bardzo na doświadczenie, na to, żeby się uczyć, szkolić. Jeździmy po różnych, tak jak teraz byłyśmy na targach w Paryżu, to też dużo z tych targów wyniosłyśmy, bo wiemy właśnie dokąd podąża ta moda, z czego te okulary są robione. Przedstawiciele też jak do nas przyjeżdżają, to wypytujemy dokładnie, co to jest za produkt. No i też nad nami czuwa coach biznesowy, który szkoli nas po prostu z naszej postawy i innych rzeczy. Moi drogie panie, a słuchajcie, pociągnę jeszcze ten temat. Wyjaśnijcie też naszym klientom, a która taka innowacja, jeśli chodzi o okulary, była przełomowa, że jak przetestowałyście ją wspólnie z Ewą, powiedziałyście, wow, to jest coś, co podniesie wartość i poprawi na przykład wzrok u osób, u ludzi. Zdecydowanie były to konstrukcje dla dzieci, które mają za zadanie hamować krótkowzroczność, ponieważ u dzieci jest sytuacja taka, że cały czas jednak zabawa z telefonem, z tabletem powoduje, że cały czas ta krótkowzroczność się pogłębia. I żeby to zastopować, stosujemy specjalną konstrukcję szkieł okularowych, która ma spowodować zahamowanie i nieprzerastanie tej wady wzroku. I tutaj rzeczywiście dla nas był to bardzo duży sukces, ponieważ tych pacjentów mamy teraz, którzy wracają po okresie na przykład roku i rzeczywiście te wartości nam stoją w miejscu. Więc jest to dla nas ogromny sukces, który powoduje radość, ponieważ jak dziecko dzisiaj miało na przykład -1, przyszło po roku miało -3, to był bardzo duży przeskok. Więc te wartości po prostu tak strasznie szybko przerastały, że w wieku 18 lat on by był po prostu z -18 mógłby mieć. No dobrze, moje drogie panie, no to tak na koniec też musimy o tym powiedzieć śmiało, bo to, że jesteście prestiżowymi salonami w Polsce, w Venividi, moi drodzy państwo, to już wiemy jedno, ale nie wiemy też najważniejszego. Zostałyście dostrzeżone i wyróżnione przez międzynarodowe czasopismo Leaders Magazine z siedzibą w Londynie. Wiem, że będziecie odbierały też szczególne laury, statuetki za kilka chwil. Jak doszło właśnie między wami do tego kontaktu, do współpracy i to najważniejsze, wyróżnienia międzynarodowego, Ewo? Tak, odbieramy nagrodę końcem listopada w Londynie za najbardziej kreatywną markę roku. Oczywiście myślę, że to jest jakiś, nie wiem, czy przypadek. My mocno działamy na Instagramie, na TikToku. Jesteśmy salonem, który edukuje i rzeczywiście z Leaders Magazine odezwało się do nas, że chcą z nami przeprowadzić ten wywiad. Przeprowadziliśmy ten wywiad, okazało się później, że będziemy nominowane jako najbardziej kreatywna marka roku. Ja oczywiście nie brałam tego, wiesz, tak poważnie, nie? Bo sobie myślę, na pewno jakaś ukryta kamera. I się okazało, że rzeczywiście zostałyśmy wyróżnione, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumne, bo jest to dla nas pierwszy taki ogromny sukces. Spoglądając na PR management, czy takie wyróżnienie, Marzeno, też umacnia markę Venividi na rynku polskim? No teraz już i też międzynarodowym. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale wiemy też jedno, Marzeno mi powiedziałaś i Ewa też przed chwilą zdradziła, że... To jest ciężkie pytanie następne. Tak, kolejne ciężkie pytanie, że
trzeba współpracować w social mediach, trzeba pokazywać materiały, trzeba żyć z klientami, ale trzeba też w takich materiałach ukazywać zabawę, humor i przede wszystkim naukę. Jak wygląda właśnie zarządzanie w social mediami, jeśli chodzi o salony optyczne? Zarządzanie to bardziej do Ewy. Tak, Ewa ma pomysły i ja je po prostu realizuję. Przychodzę do pracy, Ewa mówi tak, dzisiaj kręcimy TikToka. Oczywiście, że tak. Patrzę, gramy, udostępniamy. Czewo, czy poprzez takie materiały, które wypuszczacie do social mediów, zabawne, śmieszne, też to jest dobry patent, aby przyciągnąć klientów? Powiem ci szczerze, że nawet nie wiedziałam, że będzie taki odbiór pozytywny, bo na początku myślałam, że będzie to po prostu takie zbagatelizowane troszeczkę przez naszych klientów, że nie mają, nie wiem, mają za dużo czasu wolnego albo nie wiem, głupoty im w głowie. A to się okazało, że my tego TikToka kręcimy przez 5 minut, wrzucamy go i tak, przyjechał ostatnio klient z Meksyku. Miałyśmy bardzo dużo klientów z Anglii, którzy w ten sam dzień przylatywali, robili badanie, dobierali okulary, my im wysyłałyśmy później te okulary. I rzeczywiście z całego świata przyjeżdżają do nas ludzie, ponieważ widzą nas na social mediach. Przede wszystkim widzą ten dystans, jaki mamy do naszej pracy. Jest też tak, że w tej branży, nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, może powiem w ten sposób, my mamy duży dystans. Sprawiamy, że pacjent, który wchodzi do naszego salonu, czuje się jak w domu. Uśmiechamy się, sprawiamy, że ta atmosfera zupełnie jest inna. Przy wyborze opraw zawsze towarzyszy nam stres. Praktycznie u większości osób z tego względu, że ktoś ma złe doświadczenia albo w momencie, kiedy się dowie, że ma pierwszą oprawę okularową, jest to dla niego takie duże wyzwanie. Tak, proszę Państwa. Tak, na koniec naszej rozmowy, moje drogie panie, zbliża się 2024, czyli 2024 rok. Możecie coś naszym klientom zdradzić, rąbka tajemnic. Jak będą właśnie w następnym roku prezentowały się i szkła, i plastiki, czy choćby nawet oprawki? Czy coś, jakieś innowacje nowe będą wprowadzone? Jeżeli chodzi o oprawy okularowe, tutaj mamy szeroką gamę. Oprawy oversize'owe, kolorowe, klasyczne. Tak jak niektórzy pacjenci mówią, niewidoczne, delikatne. Tutaj gama jest bardzo szeroka. Najważniejsze są preferencje naszego pacjenta. To on ma się czuć dobrze i wtedy dopasujemy mu taką oprawę, żeby się czuł dobrze. Jeżeli chodzi o konstrukcję, myślę, że w świecie optycznym optyka cały czas idzie do przodu. Na pewno nas zaskoczy w przyszłym roku. A czym? Tego nie możemy powiedzieć. Ewo, chciałabyś coś jeszcze dodać? Tak, moda jest modą zawsze, natomiast to, w czym pacjent wygląda dobrze, to jest druga sprawa. Rzeczywiście na targach to, co miałyśmy okazję zobaczyć, to różnorodne kształty i kolory. To rzeczywiście królowało i mamy tutaj takie smaczki właśnie kolorowe. Mamy. Moi drodzy Państwo, no i to tyle. Tak naprawdę mogę zakończyć tę pierwszą część programu słowami salonów optycznych Venividi, czyli przybyły, wy zobaczyliście, moi drodzy Państwo, i brakuje jeszcze ostatniego słowa Juliusza Cezara Vici. Ale uwaga, uwaga, ciekawostka dla Was. Vici będzie to komponowane, ponieważ powstają plany. Jakie plany, Ewo? Plany fundacyjne. Chcemy stworzyć sieć salonów optycznych Venividi po to, aby utrzymywały naszą fundację Vici dla zwierzaków, piesków, kotków po takich ciężkich przeżyciach. Mamy w planach zrobić pełną klinikę weterynaryjną. Później mamy behawiorystów już, kilku nawet, którzy chcą pracować w naszej fundacji, którzy będą psiaki i kotki wyciągać z tych ciężkich sytuacji. I na samym końcu ostatni budynek, który mamy w planach, to budynek adopcyjny, żeby miały nowe życie i będą zwycięzcami wtedy. Jak pięknie, Venividi Vici, moi drodzy Państwo, słowa Juliusza Cezara. Idealnie też są skomponowane i wklejone właśnie w ten duet tych salonów optycznych.
No i przechodzimy, moi drodzy Państwo, też do tego finalnego cyklu programów Small Talking, czyli wiadomo, że w programach telewizyjnych, moje drogie Panie, też przekazujemy podarki od gwiazd, celebrytów, znanych osobowości dla dzieci, którym dany prezent możemy przekazać do wylicytowania i dane środki finansowe też pomogą w leczeniu bądź uzdrowieniu. Wiem, że dzisiaj, moi drogie Panie, też do nas nie przyjechałeś, bo raczej produkcja Was by nie wpuściła z pustymi rękoma. Coś ciekawego przywiozłyście. Możecie pokazać, co to dokładnie jest? Ja mam przy sobie francuską markę okularową. Będzie mógł... To jest oprawa damska. Może do kamery nawet są. A, bardzo proszę. Tutaj. To jest oprawa damska. Każdy będzie mógł ją założyć ze względu na to, że każda wartość korekcyjna będzie tutaj przepięknie wyglądać. Czyli, moje drogie panie, oprawka dla kobiet, dla was. Widzę w barwach... Przepiękne jakich? Kolory. Ta marka słynie przede wszystkim też z tego, że będzie wyglądać na każdej twarzy bardzo dobrze. I jeszcze ma akcenty Minecrafta. No tak, zgadza się. A Ewa, widzę, że posiada okulary, oprawki, które no znacząco bardziej się wyróżniają niż moja niebieska grzywka. Zdecydowanie to, co jest teraz w 2024, czyli kolory, jest to oprawka męska i też bardzo fajnie każda wartość korekcyjna będzie tu wyglądać. Zmierzyłabym, ale z racji tego, że jest męska, no to nie będzie tego fajnego efektu, myślę, jak na... Ale w sumie ty byś mógł coś tak pomierzyć, zaprezentować. Coś wymierzyć, no coś oczywiście, zobacz. Że możemy reżyseria, już mi macha rączkami, że... Raczej mniej więcej, moi drodzy Państwo, gdybyście chcieli wylicytować oprawki męskie, to ja Wam służę idealnie za modela. To tyle. Dziękuję Wam pięknie, moje drogie Panie. Mamy oprawki dla kobiet, mamy oprawki dla mężczyzn. Zapraszam Was bardzo serdecznie, abyście śledzili social media na Facebooku, na Instagramie. Tam na pewno będą anotacje dla jakiego dziecka. Te podarki od Was trafią i na jakie cele charytatywne. Dziękuję Wam ślicznie, że, moje drogie, poświęciłyście dzisiaj, Panie, swój czas, abyście mogły przyjechać tutaj do nas, do pięknego Pałacu Lasotów i trochę porozmawialiśmy sobie o Waszej branży, która znajduje się w topie, jeśli chodzi o Polskę. A mianowicie byliśmy dzisiaj w składzie Ewa Jędrzejewska. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było nam bardzo miło. Oraz Marzena Pocica. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci bardzo. A ja Was, moi drodzy Państwo, zapraszam na kolejne programy, które właśnie realizujemy teraz dla Was w okresie jesiennym, ale też zapraszamy do cyklu programów biznesowych. Jeśli prowadzicie też swoją działalność i jest ona wyróżniona znacząco na rynku polskim i zagranicznym, zapraszamy do kontaktu z naszą produkcją telewizyjną. Dziękuję za ten odcinek i zapraszam na następne.